Cześć. Niezły track, prawda? Proszę zapamiętajcie ten utwór, ponieważ co może zabrzmieć zupełnie kuriozalnie, jest to jeden z najważniejszych elementów mojej prezentacji, ale o tym potem. Kiedy pojawiła się lista prelegentów tego wydarzenia, zauważyłem bardzo ciekawe komentarze osób dotyczące tego, że spora ilość dzisiejszych prelegentów nie ma zbyt dużego związku z bioróżnorodnością. Choć w tym jednym przypadku nasi kochani internauci mieli rację, ja nie mam dużej wiedzy na temat biologii, a tym bardziej na temat bioróżnorodności, aczkolwiek chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć o współpracy. O współpracy między gatunkami w biznesie oraz w projektach, które realizujemy. Ja nazywam się Mateusz Mach, jestem uczniem klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego. A siebie określiłbym również jako początkującego i wciąż nabierającego wiedzy, doświadczenie przedsiębiorcę. Tak się składa, że mam na swoim koncie kilka projektów, o których chciałbym powiedzieć. Skupię się na dwóch najważniejszych z nich. Pierwszym jest SagePark. SagePark, czyli platforma blogowa umożliwiająca wszystkim użytkownikom tworzenie własnych blogów, a następnie publikowanie na tych blogach artykułów, felietonów na temat nowych technologii lub też tematów pokrewnych. Nie chcę zagłębiać się tutaj w aspekt techniczny, pomimo tego, że stworzyliśmy swój własny modularny system CMS, myślę, że większości z was by to nie zainteresowało, opowiem jednak o innej ciekawej historii. Już w dniu premiery na SagePark swoje artykuły opublikowały osoby takie jak Dariusz Dziedziczak, Artur Młynarz czy Jarosław Góro. Osoby te są jednymi z najbardziej rzetelnych dziennikarzy technologicznych w naszym kraju. Wielu moich znajomych pytało mnie: Mateusz, jakim cudem udało ci się zaprosić do współpracy tak znamienitych gości? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Ja jako wtedy nieświadomy 15-latek po prostu napisałem do tych osób, wyjaśniając im, że nie wyobrażałbym sobie przyszłości projektu, jakim jest SagePark, bez nich i bez ich udziału. Na szczęście odpowiedzi w 80% były pozytywne i dzięki tym artykułom, dzięki zaangażowaniu wszystkich ze stron, już po 3 miesiącach na SagePark mogliśmy odnotować 10 tysięcy unikalnych użytkowników. To skłoniło inwestorów do składania swoich pierwszych propozycji. Ja jednak nie uważałem, że SagePark jako platforma blogowa to jest ten big deal, czyli projekt, który może liczyć na globalną ekspansję, na globalną promocję. Zaproponowałem inny pomysł. Zaproponowałem pomysł w postaci FiveApp. Rok temu zauważyłem bardzo ciekawy trend w komunikacji między osobami młodymi, a mówię tutaj o trendzie urozmaicania konwersacji dodatkami takimi jak stickery, czyli naklejki, emotikony lub też obrazki. Postanowiłem stworzyć własne narzędzie do tworzenia spersonalizowanych dodatków, a jako że jestem wielkim fanem kultury hip-hop, oparłem to narzędzie o model dłoni. Model dłoni, model gestów, które w kulturze hip-hop są bardzo popularne. Mówię tutaj o gestach takich jak chociażby peace, high five, skąd też nasza nazwa, czy też West Coast. Prace nad aplikacją rozpoczęły się w listopadzie 2014 roku. Premiera odbyła się w maju 2015 roku i już po pierwszych 2 tygodniach od premiery wcale nie napisały do nas osoby młode, na których chcieliśmy się skupić, bo aplikacja była dedykowana nastolatkom, ale napisały do nas osoby głuche. Nie wiem, czy wiecie, ale 80% osób głuchych nie potrafi czytać ani pisać nawet tych najprostszych wiadomości. 80% osób głuchych nie ma dostępu do komunikatora, który umożliwiałby im łatwą, prostą i bezproblemową komunikację ze znajomymi lub z członkami ich rodzin. 80% tych osób nie słyszy tego wewnętrznego głosiku, który my słyszymy, czytając książkę czy też artykuł w magazynie. Dzięki radom i sugestiom osób głuchych postanowiliśmy nakierować FiveApp właśnie dla nich i aktualnie tworzymy pierwszy na świecie messenger skierowany dla osób głuchych i robimy to przy współpracy z organizacjami takimi jak ONZ, przy współpracy z zewnętrznymi inwestorami oraz specjalistami, wykładowcami języka migowego. Mogłoby się wydawać, że
te decyzje, które podjąłem podczas rozwoju projektu, jakim jest Sage Park, wynikały z przypadku czy też z bardzo dużego szczęścia. Ja tak nie uważam. Uważam, że wszystko to wynika z odpowiednich inspiracji. Inspiracji, które czerpię ja, ale które czerpiecie także wy. Jednym z moich idoli jest postać już symboliczna, czyli Steve Jobs. Steve Jobs to twórca i CEO firmy Apple, ale to także mężczyzna, który nie mając gotowego prototypu projektu, jakim był Apple One, postanowił zgłosić się na konferencję przed organizatorami, nie będąc wcale pewnym, czy produkt, który tworzył kolejny Steve, czyli Steve Wozniak, będzie w pełni funkcjonalny, czy w ogóle za pomocą tego produktu będzie można coś zrobić. To mu się opłaciło. Zebrał pierwszych 50 klientów. Ja zrobiłem bardzo podobną rzecz w przypadku Sage Parka. Nie będąc pewnym, jak nawiązuje się kontakty biznesowe, po prostu napisałem do moich przyszłych współpracowników. Zrobiłem to nie przejmując się, jak zostanę odebrany. Nie wiem, jaka byłaby reakcja, gdyby osoby te dowiedziały się, że mam wtedy 15 lat, ale na szczęście nie musimy odpowiadać na to pytanie teraz. Kolejnym z autorytetów jest dla mnie Elon Musk. Elon Musk, czyli twórca firm takich jak SpaceX, Tesla, SolarCity albo PayPal. Elon Musk to także osoba niezwykle otwarta na nowe rozwiązania, na nowe wyzwania i nowe technologie. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie Elon chce skolonizować Marsa, poprzedzając to serią wybuchów nuklearnych na tej planecie, aby ocieplić jej atmosferę. Ja również staram się być tak otwartym jak Elon, a świadczyć może o tym ta nasza pierwsza iteracja, czyli zmiana grupy docelowej z osób młodych na osoby głuche. Bo na pewno nie możemy powiedzieć, że tworzenie produktu dla osób młodych jest równoznaczne z tworzeniem produktu dla osób głuchych. To jest zupełnie inna grupa o zupełnie innym stopniu trudności. Na koniec chciałbym przejść do rozwiązania zagadki. Zagadki, jaką jest zagadka pod tytułem Sample Theory, bo tak nazywa się moja dzisiejsza prezentacja. To właśnie teraz chciałbym, żebyście przypomnieli sobie ten utwór, który został odtworzony na początku. Raz jeszcze przypomnę PYT Michaela Jacksona. A moja zagadka polega na samplowaniu. Samplowanie, czyli wybieranie kawałków danego utworu, a następnie nakładanie na nie własnych ścieżek instrumentalnych. Tak się składa, że utwór Pretty Young Thing również został samplowany. Dokonał tego nie kto inny jak Kanye West, tworząc Good Life, czyli kolejny utwór o zupełnie innym charakterze, zupełnie innej specyfice. Ja również zachęcam was do samplowania, ale nie do samplowania w muzyce. Mówię o samplowaniu w każdej z dziedzin życia. Bez samplowania, czyli bez wybierania tego, co najlepsze i nakładania tego własnego pierwiastka, nie powstałaby żadna innowacja. Nie powstałby żaden produkt, który rewolucjonizuje sektor, w którym się znajduje. Teraz chciałbym was zachęcić do sprawdzenia tego, jak samplował utwór PYT Kanye West. Dzięki wielkie. We always do it this time.